encuentro. Ha colocado su tienda entre nosotros para traer la misericordia que salva y da esperanza. Es un tiempo de gracia que el Señor nos ofrece para abrir las puertas del corazón, de la vida, de las parroquias y movimientos, saliendo al encuentro de los demás y brindando la luz y el gozo de nuestra fe. Salir siempre con el amor y la ternura de Dios, en el respeto y la paciencia, sabiendo que nosotros ponemos las manos, los pies, el corazón, pero es Dios quien guía y hace fecunda nuestras acciones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua spagnola, in particolare i gruppi in języku polskim ojciecięty Franciszek. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkie hiszpańskojęzyczne grupy, wymieniając niektóre z nich, niektóre kraje i w kilku zdaniach jeszcze raz streszcza katechezę i życzę im owocnego przeżywania czasu Paschy. Traducción en español de las palabras del Santo Padre. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a vivir estos días siguiendo al Señor con fortaleza y siendo capaces de irradiar su amor a cuantos encontramos en el camino de la vida. Que Dios los bendiga y les conceda vivir el triduo pascual con fe y devoción. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. Kolejna grupa, która usłyszy streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego, to jest grupa pielgrzymów portugalskojęzycznych. Najpierw te grupy, ci pielgrzymi, zostaną wymienieni i zaprezentowani Ojcu Świętemu. A później usłyszą najistotniejsze elementy i punkty wygłoszone przez Ojca Świętego katechezy. De Portugal, grupo de peregrinos de Lisboa. Więc przybyli pielgrzymi z Portugalii, z Brazylii i jeszcze z kilku innych krajów, które się posługują językiem portugalskim. Wśród tych pielgrzymów widzimy, słyszymy studentów, którzy przybyli na międzynarodowe spotkanie do Rzymu. Igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo em português da catequese do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, na Semana Santa, centro de todo o ano litúrgico, somos chamados a seguir Jesus pelo caminho do Calvário, em direção à cruz e ressurreição. Este é também o nosso caminho. Ele entregou-se voluntariamente ao amor de Deus Pai, unido perfeitamente à sua vontade, para demonstrar o seu amor por nós. Assim, o vemos na última ceia, dando-nos o seu corpo e o seu sangue, para permanecer sempre conosco. Portanto, a lógica da Semana Santa é a lógica do amor e do dom de si mesmo, que exige deixar de lado as comodidades de uma fé cansada e rotineira, para levar Cristo aos demais, abrindo as portas do nosso coração, da nossa vida, das nossas paróquias, movimentos, associações, levando a luz e a alegria da nossa fé.
Viver a Semana Santa seguindo Jesus significa aprender a sair de nós mesmos para ir ao encontro dos demais, até as periferias da existência. Há uma necessidade imensa de levar a presença viva de Jesus misericordioso e rico de amor. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, un cordiale benvenuto a tutti. Ojcze Święty, in particolare, pozdrawia w języku włoskim, pielgrzymów języka portugalskiego, wymieniając głównie studentów z Portugalii i z Brazylii. I zachęca, tak jak i poprzednie grupy narodowościowe, do przeżywania owocnego Wielkiego Tygodnia i radosnego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Tradução em português da saudação do Santo Padre. Queridos peregrinos de língua portuguesa, particularmente os grupos de jovens vindos de Portugal e do Brasil, sede bem-vindos. Desejo-vos uma Semana Santa abençoada, seguindo o Senhor com coragem e levando a quantos encontrardes o testemunho luminoso do seu amor. A todos dou a bênção apostólica. أيها الأب الأقدس يسر الحجاج الناطقون باللغة العربية. في هذه الحالة نسمع في اللغة العربية presentację grup pielgrzymów obecnych, a także usłyszymy streszczenie wygłoszonej przez Ojca Świętego katechez. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. تحية حارة إلى جميع الحجاج الناطقين باللغة العربية. تحية إلى الشباب والشابات الذين جاءوا للمشاركة في اللقاء العالمي للجامعات بروما. تحية إلى مجموعة الشباب المسلم الحاضر اليوم. تحية إلى الحجاج القادمين من جمهورية لبنان وإلى جميع الحجاج الحاضرين والمتابعين عبر شاشات التلفاز. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. الآن ملخص اللقاء العام. نعيش في هذه الأيام أسبوع الآلام المقدس، والذي فيه نرافق يسوع في ضربه، ضرب الجلجسة نحو الصليب والقيامة. إن عيش أسبوع الآلام المقدس يعني تعلم الخروج من أنفسنا للذهاب نحو لقاء الآخرين، لا سيما البعيدين والمنسيين والمحتاجين إلى فهم وإلى تعزية وإلى مساعدة. يعني امتلاك القدرة على مشاركة الآخرين الآلام والمخاوف، الأفراح والآمال. يعني تبني منطق الله، أي منطق الصليب، والذي لا يعني الألم والموت بل المحبة وتقدمة الذات التي تجلب الحياة. يعني عدم الاكتفاء ببعض الصلوات أو بمجرد حضور قداس يوم الأحد،
بل امتلاك الشجاعة شجاعة الخروج من حساباتنا الضيقة والكرازة بالمسيح بفرح. إن أسبوع الآلام المقدس هو وقت النعمة الذي فيه يهبنا الرب نفسه لكي يفتح أبواب قلوبنا وحياتنا وكنائسنا وحركاتنا الكنسية وجمعياتنا للآخرين لكي نحمل لهم نور وفرح إيماننا ومحبة ورأفة وصبر الله. Cari pellegrini di lingua araba e del Medio Oriente. Drodzy pielgrzymi język arabskiego i całego Bliskiego Wschodu. Mszy Święty kieruje do nich przesłanie wynikające z przeżywanego Wielkiego Tygodnia, Świętego Tygodnia i życzy im świętego czasu spotkania z Jezusem. Czasu spotkanie z Jezusem zmartwychwstanym. حاملين للجميع فرح ونور إيمانكم أسبوع آلام مقدس ولكم جميعا منح قداسة البابا البركة الرسولية. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dzisiaj obecni uczestnicy 46. Międzynarodowego Kongresu Studentów UNIF. Są też pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, a następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi różańce i wszystkie inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty zatrzymał się nad teologiczną i duchową treścią Wielkiego Tygodnia, który właśnie przeżywamy. Powiedział między innymi, że w Wielkim Tygodniu przeżywamy szczyt tej drogi, planu miłości, która przemierza całą historię relacji między Bogiem a ludzkością. Jezus wkracza do Jerozolimy, aby postawić ostatni krok, w którym podsumowuje całe swoje życie. Daje siebie całkowicie, niczego nie zachowując dla siebie, nawet swego życia. Podczas ostatniej wieczerzy z przyjaciółmi Syn Boży dzieli chleb i podaje kielich dla nas. Daje się nam, przekazuje w nasze ręce swoje ciało i swoją krew, aby być zawsze z nami, by mieszkać między nami. W Ogrodzie Oliwnym, w procesie przed Piłatem, na krzyżowej drodze i na Golgocie nie stawia oporu, daje siebie. Jest przepowiedzianym przez Izajasza cierpiącym sługą, który ogołocił samego siebie aż do śmierci. Przeżywanie tych dni oznacza pójście za Chrystusem, towarzyszenie Mu, trwanie z Nim. Są one czasem łaski, który daje nam Pan, aby otworzyć drzwi naszych serc, naszego życia, naszych parafii, ruchów, stowarzyszeń i wyjść na spotkanie innych, stać się bliskimi, aby nieść światło i radość naszej wiary.
Trzeba czynić to z miłością i czułością Boga, z szacunkiem i cierpliwością, wiedząc, że